Wiecie co? Ja to się czasami tak mocno zastanawiam. Jak to jest? Czy wszyscy wokół mnie są tacy dobrzy? Czy po prostu ja jestem taki słaby? Prędzej to drugie. Moi drodzy, witam was serdecznie w potyczce na AMX-ie 50 foch 155. Już widzę te komentarze. Czyta się foch! Oczywiście, ja doskonale wiem, ale foch to foch i tak każdy go prędzej czy później mieć będzie. Potyczka wyjątkowego gracza, streamera, cygana, który w tym momencie toczy zaciętą batalię o trzecią odznakę biegłości tym pojazdem, ale nie w byle jaki sposób, na HE-kach. Moi drodzy, jest to potyczka z serii Mistrzowie HE i to jest bitwa, która pokaże wam ten pojazd z pięknej strony. Często jest tak, że niektóre pojazdy na HE-kach są lepsze. Wiadomo, dają większą frajdę, ale też po prostu są przyjemniejsze w grze. Na przykład lodówka, Godzilla, kiedyś typ 5 Heavy. Foch jest takim pojazdem, na którym warto te HE-ki też mieć, bo choć ładuje się je bardzo długo, to są wyjątkowo potężne. Zaraz zresztą sami zobaczycie, nawet można nimi strzelać i mieć odłamki takie, że razimy dwa pojazdy. Często zdarzają się tym double kille. Ale to zaraz spokojnie sobie ten temat omówimy. Wcześniej chciałbym was delikatnie zachęcić do komentowania tego materiału i ogólnie interakcji pod filmem, bo mam dla was dwa razy po 500 zł. Co należy zrobić, zapytacie? Bardzo prosta sprawa. Chciałbym, żebyście tylko zasubskrybowali ten kanał, polubili ten film i napisali komentarz, jaki jest wasz ulubiony pojazd na HE-kach. Taki, który macie, taki, który chcielibyście mieć, to już decyzja należy do was. Ale dwie osoby nagrodzimy, wygranych poznacie niebawem. Jeżeli chodzi o tą bitewkę, to jest bitewka łatwa z perspektywy losowania. Mamy tutaj mapę Karelia. Losowanie z dziesiątkami, dziewiątkami, ósemkami. Tylko jedna arta, mało czołgów lekkich, które mogą nas bardzo wpieniać i to wszystko daje nam okazję na wykazanie się. Zobaczcie, że też nasza drużyna to jest taka w miarę ogarnięta. Ona nie kampi, ona ciśnie ostro i w związku z tym możemy podjechać. Cygan bardzo dobrze dostrzegł tutaj szansę na podjechanie i będzie chciał skrócić dystans, no bo z daleka strzelać to wiadomo, raz wejdzie, raz nie wejdzie, a tutaj też będzie mógł sobie spokojnie pokarać te pojazdy w krótkim czasie, trzy strzały i nara. Mówię w krótkim czasie, ale to nie jest taki krótki czas jak na magazynkę, to jest krótki czas ogółem patrząc, no bo w 10 sekund możemy oddać 3 strzały. Przodowanie focha 155 zajmuje między pociskami 5 sekund. To jest bardzo długo jak na magazynkę, ale no, na tle innych maszyn to i tak dość szybko. A dlaczego 10 sekund, a nie 15? Ktoś powie, no ale 3 razy 5 to 15. Bo pierwszy pocisk jest już gotowy. Pierwszy pocisk, pamiętajmy, zawsze jest gotowy, więc no tutaj tylko trzeba skupić. Jak jesteśmy skupieni, no to od razu leci z lufy. Póki co 2200 uszkodzeń, ktoś powie, kurde, tu się nic nie dzieje. Co ty pokazujesz? Spokojnie, cierpliwości, za chwilę się rozkręci. Na razie wiadomo, twarde cele, trudno jest to pokarać. Wiadomo, że jak strzelisz w Mojszena z HE-ka, to nie idź, że wejdzie, bo te HE-ki, choć są bardzo imponujące, to nie aż tak, żeby przebijać czołgi ciężkie od frontu po 1100. Dlaczego 1100? A, bo moi drodzy, to nie jest takie zwykłe działo na HE-kach. Foch 155 w przeciwieństwie do czołgów ciężkich na HE-kach ma te HE-ki lepsze. One przypominają troszeczkę te HE-ki, które miał kiedyś Type 5 Heavy. Nie wiem, czy pamiętacie, stary Type 5 Heavy na trollu. Teraz też ma troll, ale taki już troszeczkę wykastrowany. Tutaj mamy 1100 średnich uszkodzeń i 90 przebicia. Do tego prawie 4 metry rażenie odłamkami. To jest bardzo, bardzo dużo. Promień rażenia odłamkami prawie 4 metry. W związku z tym często strzelasz w jeden czołg i go faktycznie trafiasz, a jeszcze drugi dostaje. Jaka arta. Piękna sprawa. I jako, że cygan lubi wyzwania, w ogóle polecam kanał streamera, bardzo przyjemny głos i po prostu wie, co się dzieje w tej grze, to jeszcze no lubi po prostu, wiecie, dowalić. Ja jestem trochę szalony, robię challenge typu 3 biegłości na togu. On też szalony, 3 biegłości, ale na trochę trudniejszym pojeździe jednak. Foch 155.
Mówiłem wam, że musicie chwilę poczekać na fajny magazynek na HEK-ach, ale teraz chyba widzicie już, co się święci, lodówka wyjeżdża. Widzimy, mały fragment dostaje za 1000 i tak niski wymiar kary. A teraz drugi strzał i lodówka zdjęta na 2 strzały. To się nazywa magazynek. 2 pociski, 1850 uszkodzeń. A i tak gościu miał farta, gościa albo gościuwa, bo... 1100 średnio, a weszło za na początku niecałe 1000, więc no gościu faktycznie tutaj miał delikatną przyjemność przeżyć więcej niż powinien. 60 TP na ogrysku, 126 HP, my już kończymy przeładowanie, ale za chwilę powinniśmy tutaj towarzystwo podobijać. Część z was może zastanawiać się, co to tak długo ładuje. Faktycznie, Fox 155 nie ładuje szybko. Mamy tutaj przeładowanie w okolicach 44 sekund. Z tego co patrzyłem na live'ach Cygana, mamy tutaj przeładowanie, moi drodzy, troszeczkę poprawione, bo kolega ma fioletowe moduły, fioletowe wyposażenie, czyli te wiecie, za obligacje. No i jako, że Nofoch nie ma dosyłacza, to tylko wentylacja może ten czas skrócić. No i wtedy ładujemy około 43,5. 44 sekundy. Długo, no wiadomo, nie szybko. Jeżeli chodzi o obraz tej bitwy, widać, że jest raczej wygrana. My mamy dużo HP, trzeba przycisnąć, trzeba dać czadu, dlatego jedziemy. Ogień z tyłka i przed nami powinna zaraz pojawić się artyleria. Niestety Senak, T-54 Lightweight, Standard B i Progetto są po przeciwnej stronie, więc... No niestety, albo snajpimy, albo lecimy po Artę. Arta pojawia się teraz przed nami, jest Standard B, zobaczcie, przestawił się, ale dla Cygana to nie ma znaczenia, bo teraz naszym priorytetem jest Progetto. Nie skupiliśmy do końca, ale weszło za 437, drugi strzał w bok za 545 i trzeci strzał w bok. Czeka, leci za 918 z tylu metrów, 3 na 3 strzały. Często gracze, którzy mają focha, a pewnie większość z was, która gra w OTA od dawna go ma, bo był na czarnym rynku, wie, że to strzela jak rozrzutnik gnoju, to leci gorzej niż Artą czasami. Z tylu metrów, 3 strzały. Szkoda gadać. Jak to weszło? Nie wiem, mnie nie pytajcie. Ładujemy kolejny magazynek. 14 pocisków oczywiście jeszcze jest, ale tyle nie będzie potrzeba. Zostały tylko 4 pojazdy, z czego większość na oparach. Wychylamy się. M40 jest na hita. Wyjeżdżamy po nią. Może nam rąbnąć, ale tak się nie dzieje. Tylko light strzelił w magazyn amunicyjny. Dobijamy Artę. Prawie 8000 uszkodzeń, 5 kili. Standard z prawej strony, lightweight z frontu. Wydaje się, że to już koniec. Standard ma nas idealnie do dobicia, ale w ostatniej chwili ratuje nas artyleria. Przeżywamy, a light tym razem dwinga się od frontu. Próbujemy go zblindować strzał. Niestety nie trafia. Ostatni strzał, próba. Znowu bez efektu. Niestety, ten magazynek nie był już tak udany. Trochę pecha z tym standardem. Kurde, jakby mu rąbnąć jeszcze raz. Z jednej strony fajnie, że uratowała nas Arta, z drugiej... No jednak mieliśmy troszeczkę nieszczęścia, że nas tak ładnie objechał, a chciałoby się rąbnąć raz jeszcze. Ja tu tylko chcę powiedzieć, że moi drodzy, Fox 155 to jest ogólnie bardzo losowy pojazd, ale... My tutaj prawie zrobiliśmy misję na obiekta 260. Nie wiem, czy wiecie, na obiekta 260 ostatnia misja jest zrób 8000 uszkodzeń i bodajże 5 kili. Cygan w tej bitwie zrobił 5 kili i prawie 8000 uszkodzeń. Wielu graczy tej misji zrobić nie może. Kombinuje, działa on na hekach. Prawie to zrobił. A gdyby miał normalne działo, nie wiem, ale pewnie zrobiłby to z palcem, nie powiem gdzie. Piękna bitewka, a jeszcze raz przypominam wam o giveawayu na 2 razy po 500 zł. Wystarczy subskrypcję kanału, polubienie filmu i napisanie komentarza. Tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia. Piąteczka, cześć!